Nie bazuje na opinii wszystkich, nie próbuję się dostosować do wszystkich, bo zrozumiałam, że ja dla wszystkich nie jestem, że niektóre osoby po prostu nie będą mnie lubić, tak jak ja niektórych nie lubię, i to już mi nie przeszkadza. A kiedyś bardzo. I dochodziło do sytuacji, w których ja znowu robiłam jakieś rzeczy, które totalnie nie były moje, które totalnie nie były, no nie spodziewałybyście się, co ja potrafiłam robić. I dzisiaj już w tą stronę nie idę. Cześć! Nazywam się Kinga Wittenbeck, a to jest Witalna Podcast. Audycja, w której podzielę się z Tobą wskazówkami na to, jak pożegnać obiadanie się i brak kontroli przy jedzeniu i znaleźć Twoją wolność żywieniową. Jestem dyplomowaną psychodietyczką, która sama zmagała się z obiadaniem, więc rozumiem przez co przechodzisz znajdziesz tu dużo wsparcia bez oceny i zero jedynkowego podejścia. Jeżeli chcesz odzyskać swoje życie ze szczęściem, lekkością i wolnością żywieniową, to jesteś w dobrym miejscu. Rozgość się, zrelaksuj i zapraszam do odsłuchu. Cześć. Witam was w kolejnym tygodniu. Nagrywam ten podcast znowu we wtorek, a będę do Was przemawiać w piątek. I normalnie nie robi to jakiejś dużej różnicy, natomiast w tym tygodniu jest duża różnica, dlatego że na teraz ja jeszcze nie wiem w ogóle co się dzieje, ale jutro jest premiera mojego pierwszego kursu, Zacznij Życie bez obiadania. I w piątek już będę miała troszkę więcej informacji na temat tego, jak premiera poszła. Będziemy też już za webinarem o dziewięciu zniekształceniach poznawczych, które trzymają Cię dalej w kompulsywnym obiadaniu się. No więc mam nadzieję, że spotkam się już w tym odcinku i z kursowiczkami, i z uczestnikami webinaru. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ale jestem pewna, że będzie, było fajnie. I że było dużo e, treści, i że dużo z tych treści dla siebie wzięłyście, dlatego że e, dzisiaj przeglądałam slajdy i będzie ogień. Także e, z ogłoszeń to chyba tyle, właśnie, że trwa tydzień premierowy mojego kursu. Więc, jeżeli chciałybyście zapoznać się z jego szczegółami, to zapraszam Was do linków w opisie tego odcinka. E, Tydzień premierowy potrwa do środy, więc do środy macie czas, żeby się zapisać, dlatego że kolejna edycja będzie dopiero w styczniu. Tak, jeżeli chodzi o miejsca na konsultacjach, to już wszystkie są zajęte. Natomiast, tak jak mówiłam, Gdzieś tam jakieś pojedyncze terminy na krótkie konsultacje się mogą zdarzyć, także patrzcie na moją stronę, sprawdzajcie, dlatego że możecie się na taką krótką rozmowę ze mną, darmową oczywiście, umówić i zabezpieczyć już swoje miejsce, jakby się pojawiły jakieś miejsca na konsultacjach w przyszłości. Po prostu będziecie miały pierwszeństwo. A tak, oprócz tego, no to zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam, jak zwykle, będą się pojawiać trzy, około trzech postów tygodniowo, dużo wskazówek na stories. No i chyba tyle. Bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo w webinarze, za kupowanie kursu. Tak, mówię to do siebie z przyszłości, no ale zostańmy już tak, tak, jak, tak jak tutaj jesteśmy. I w ten odcinek, w tym odcinku. Chciałabym się podzielić z Wami tym, co ja zyskałam odzyskując życie bez obiadania się. To będzie odcinek troszeczkę mniej merytoryczny, bardziej um, taki inspirujący, mam nadzieję. Ale mówię o tym wszystkim, dlatego że często gdzieś tam przewija się takie pytanie: że ok, skoro zdrowienie, skoro proces wychodzenia z kompulsywnego obiadania się um, Kojarzy się z dyskomfortem, czy może nie kojarzy, tylko po prostu będzie wywoływał jakiś dyskomfort. I jeżeli ten proces wcale nie jest momentami zbyt przyjemny, to. Po co ja mam wychodzić z zaburzeń, skoro one też momentami nie są przyjemne, to kompulsywne objadanie się często nie jest przyjemne, ale ogólnie jakoś się da żyć. Jaką ja mam motywację do tego, żeby przejść z jednego dyskomfortu, który no jest dyskomfortem, ale jest bardziej znanym dyskomfortem, do drugiego dyskomfortu, który będzie bardziej odczuwany, dlatego że jest on dyskomfortem nowym i jeszcze nie zaznajomionym. No, i ja bym chciała powiedzieć, że nie znam takiej osoby, naprawdę. Nikt z moich podopiecznych mi tak nie powiedział. Nikt z osób, które ja poznałam, które się obiadały, czy które miały zaburzenia odżywiania, nikt w życiu mi nie powiedział, że ich życie było lepsze z zaburzeniami. Więc ten odcinek ma wam trochę pokazać, co możecie zyskać, wchodząc na tą drogę, która momentami będzie dyskomfortowa. Nie będzie y, przyjemna momentami, ale na tej drodze kryje się tak wiele rzeczy, których wy nie zaznacie ciągle będąc za pan brat z zaburzeniami odżywiania, że chciałabym wam po prostu to pokazać. I po angielsku bardzo często y, mówi się, że I gained weight. Nie, że przybrałam na wadze. Po polsku nie da się tak ładnie tego nawiązać, bo tutaj jest taka fajna gra słowna, że zamiast what I gained beside weight, czyli co zyskałam oprócz wagi, no bo tutaj jest też często, chyba że da się to powiedzieć jakoś ładnie po polsku, może to teraz właśnie wymyśliłam. W każdym razie. Często jest ten lęk, że no proces zdrowienia to jest tylko przybranie na wadze i nic więcej. A dzisiaj chciałabym Wam właśnie powiedzieć, że no niekoniecznie z tą wagą też już nie bywa. Wcale nie trzeba tak bardzo przytyć, Czasem dziewczyny totalnie nie tyją, tylko wręcz chudną. Także to nie jest takie zero-jedynkowe. No ale co można zyskać oprócz tej ewentualnej wagi? I dzisiaj się z Wami właśnie tym podzielę. Dlatego, że jeżeli nie wiecie, to też Wam podlinkuję w opisie ten odcinek, ja już się swoją historią obiadania yy, dzieliłam, może warto by było to odświeżyć. No ale na razie jest co jest, więc odsyłam Was do opisu, jeżeli chciałybyście posłuchać jak ja się zmagałam ze swoimi, ze swoimi zaburzeniami. W każdym razie trwało to 7 lat. Teraz też, jeżeli jesteście ciekawe, to dzielę się niektórymi swoimi starymi zdjęciami na Stories, na Instagramie, także wchodźcie sobie tam. No więc, all, in all trwało to jakieś 7 lat, i ja naprawdę, słuchajcie, nie wierzyłam. I nie mówię tego, żeby was tutaj jakoś nie wiem. U dobrucha, czy jakoś nie wiem nawet jak to powiedzieć, nie, nie zgrywam się z wami, mówiąc, że ja naprawdę nie wierzyłam, że z tego wyjdę. Ja pamiętam moment, w którym leżałam w łóżku, płacząc swojemu mężowi po kolejnym napadzie, jak on już się dowiedział, że ja mam z tym problem, a był jedyną osobą, która o tym tak naprawdę wiedziała. Płakałam na łóżku i pamiętam to, jakby to było wczoraj, że ja po prostu nigdy z tego nie wyjdę. Ja już powoli zaczęłam akceptować to, że moje życie będzie tak wyglądało, że to będzie po prostu seria napadów, e, potem wchodzenia znowu w dietę, zaciskania pasa, nie jedzenia nic, ja przechodziłam przez dni, gdzie piłam wodę i jadłam jedno jabłko i chodziłam na siłownię i to tak naprawdę trwało no, przez te 7 lat ja nie wyciągałam żadnych wniosków, więc naprawdę myślałam, że trzeba się już zacząć z tym godzić. No ale słuchajcie, dzisiaj jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tego powodu, że mogę się dzielić inną perspektywą i, ym, i pokazać Wam, że wcale tak nie musi być. Oczywiście, jak to zrobić, znajdziecie w moim kursie, no ale do czego my sobie dążymy? Co ja zyskałam, wychodząc z zaburzeń? Jakie, co mi dało życie bez obiadania się? Przede wszystkim, słuchajcie, i to było dla mnie naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy, e, odzyskałam swoje życie towarzyskie. Ja w momencie, kiedy zmagałam się z kompulsywnym obiadaniem się, e, no kurczę, z osoby, która zawsze była chętna na wyjście, zawsze była ciekawa, Innych ludzi. Zawsze była gotowa do porozmawiania. Stałam się osobą, która siedziała może nie ciągle w domu, bo, no, bo, wiecie, nie miałam takiej opcji. Mnie to spotkało pod koniec liceum, kiedy ja miałam bardzo intensywny okres w swoim życiu, matura. Wszyscy zaczęli się rozjeżdżać, więc my się też spotykaliśmy. Potem studia, pierwszy rok, więc to nie było tak, że ja się kompletnie zaszyłam, ale mam wrażenie, że mogłabym wykorzystać ten czas dużo lepiej i dużo intensywniej, gdyby nie to, że właśnie miałam co chwilę napady. A jak miałam napady, to ostatnią rzeczą, którą ja, którą ja chciałam robić, to było wychodzenie do ludzi, gdzie wiedziałam, że na tych imprezach będzie jakieś jedzenie, czy będzie jakiś alkohol, że tego się nie da uniknąć. No, a oczywiście za każdym razem, jak ja się obiedałam, no to włączał mi się już tryb dietowania i od jutra to już na serio. Więc nie zliczę, wiecie, różnych okazji do zapoznania nowych ludzi, czy zaciśnienia relacji, których ja nie wykorzystałam i z perspektywy czasu robi mi się po prostu smutno, bo ja pamiętam siebie naprawdę jako taką osobę bardzo towarzyską a nie wykorzystywałam tego potencjału i, i pewnie jakieś rzeczy mi przepadły ja też raczej nie myślę w tym kierunku, że o Jezu o Jezu, i tyle rzeczy mi przepadło, natomiast wierzę, że po prostu było tak, jak miało być. No, ale gdzieś tam w równoległej rzeczywistości, myślę, że mogło się to potoczyć zupełnie inaczej. Nie wiem czy lepiej, nie wiem czy gorzej, po prostu inaczej. I w tym momencie. Ja odzyskałam, nie obiadając się, odzyskałam tą przestrzeń, którą miałam wcześniej. Odzyskałam to, że mogę spontanicznie powiedzieć tak na różne plany, których ja nie zaplanowałam, wiecie, tydzień wcześniej, bo to też się do tego sprowadzało. Nawet jak wychodziłam, to słuchajcie, ja za każdym razem sprawdzałam, co będziemy jeść w jakiejś danej restauracji? Nie było w ogóle mowy, żebym ja nagle zgodziła się na takie właśnie spontaniczne wyjście, żeby zjeść coś. A nawet jeżeli coś takiego padło, bo pamiętam, że no dosłownie była taka sytuacja, że siedzieliśmy sobie z rodziną, oglądaliśmy jakiś serial, pojawiła się tam pizza, i moja mama powiedziała, że: Hej, słuchajcie, a może pójdziemy na pizzę, bo mi się tak chce. I ja po prostu wtedy za każdym razem sztywniałam, bo w mojej głowie kłębiło się milion myśli, że ja przecież nie mogę. I słuchajcie, ja wychodzę z środowiska szkoły muzycznej, w której zawsze trzeba było udowadniać, że jesteś coś warta. Ja się bardzo szybko nauczyłam, że jest albo dobrze, albo źle. No więc jak ja weszłam w dietowanie, to nie było szarości, nie było... Jakieś tam odcieni różnych kolorów, tylko była czerń albo biel. Więc jak ja akurat byłam w momencie dietowania, a to było przez większość czasu, no bo jak się zdarzał napad, to, to było, no nie wiem, jeden, dwa, trzy dni, cztery pozostałe to było ciągle dietowanie. Więc ja pamiętam, że jak padł ten pomysł jedzenia pizzy, no to ja, co prawda, wyszłam do tej restauracji, ale oczywiście zjadłam tylko sałatkę. I to jest też coś, o czym ja wspominałam w odcinku, um, o rzeczach, o których nikt nie mówi um, podczas obiadania się czy podczas zmagania się z zaburzeniami odżywiania. Um, czyli wieczne kłamanie. Ja ciągle kłamałam. A, że mnie brzydł boli, albo że nie mam ochoty, albo że nie mogę. Ja myślę, że to z boku było gdzieś tam widoczne, no ale e, tak. To Było ciągle, ciągle e, kłamanie, ciągłe jakieś tam e, wywijanie się z planów, e, próbowanie nie angażowania się w te plany. E, a nawet jeżeli tak, no to właśnie zawsze to była jakaś sałatka, zawsze to była jakaś no za przeproszeniem smutna woda z cytrynką albo czarna kawa totalnie bez mleka, no bo przecież lata ma tyle kalorii. E, więc e, tak to wtedy wyglądało. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj odzyskałam siebie sprzed zaburzeń, czyli siebie spontaniczną, siebie, która czuje radość, kiedy, kiedy widzi telefon i kiedy słyszy, że hej, przyjdźcie do nas, bo robimy, nie wiem, wieczór z jedzeniem chińskim. Pokażemy wam, jak gotujemy i pokażemy Wam, co robimy. I ja nie wiem, co na tym wieczorze będzie. Czy to będzie głównie kuchnia roślinna, czy to będzie głównie kuchnia um, mięsna, czy to będzie kuchnia lekka, czy to będzie kuchnia, nie wiem, jakakolwiek. Ja po prostu idę z otwartym umysłem, bo wiem, że wybiorę to, co na ten moment jest dla mnie najlepsze i z czym ja się czuję komfortowo. Jeżeli mam ze sobą tydzień, w którym jadłam więcej słodyczy, to pewnie na tym obiedzie, czy na tym wieczorze, Przykładowym chińskim, zjem sobie trochę więcej warzyw, bo wiem, że mój organizm ich będzie wtedy potrzebować. Jeżeli ja jadłam troszkę lżej przez cały tydzień, to prawdopodobnie, jeżeli, jeżeli na tym stole znajdzie się coś bardziej um, ciężkiego, coś takiego, wiecie, z susami i tak dalej, to pewnie bardziej na to będę miała ochotę, ale jest to bardziej. Naturalne. Powiedziałabym, że jest to w tym momencie już bardzo naturalne. Ja sobie ufam na tyle, że wiem, że po prostu wybiorę to, na co mam ochotę, i wiem, że wykształciłam już taką bazę, taką podstawę żywieniową u siebie, że raczej no, nie posądzam się o jakieś um, decyzje, które bardzo od tej bazy odbiegają. Natomiast nawet jeżeli by coś się takiego zdarzyło, że nie wiem, ja nagle mam ochotę na mięso którego zazwyczaj nie jem i ostatnio naprawdę nie pamiętam, kiedy zjadłam, no to z tym też nie ma problemu. Po prostu sięgnęłabym po to mięso, bo, bo ufam sobie. E, więc właśnie zamartwianie się, stres przed wyjściami zastąpiła ekscytacja i ciekawość, co ja mogę poznać. E, to się wiąże też z podróżami. E, kiedyś podróże. To ostatnio Wam pokazywałam chyba na Insta Story. A jak nie, no to macie tutaj taki insight. Pamiętam wakacje w Grecji, kiedy siedzieliśmy sobie, wiecie, no, Grecja to jest miejsce, które zajmuje w moim serduszku bardzo duże i ciepłe miejsce. Bardzo. Ja się zakochałam w Grecji. No, w każdym razie. Siedzimy sobie, jest ciepło, jest przyjemnie, są jakieś ruinki, jest jakaś tawerna prowadzona przez, wiecie, starszą greczynkę, która daje wam jedzenie od serca. O Jezu, no po prostu aż się rozmarzyłam. A ja siedzę przy stole i słuchajcie, moja mama mówi, że może chciałabym sobie zamówić sok świeżo wyciskany z pomarańczy, które tam rosną na drzewkach koło nas. A ja jej na to mówię, że za, zamówiłam ten sok, i pierwsze co powiedziałam, to to, że nie powinnam go pić, dlatego że to są płynne kalorie. I to jest to, to jest to, co mi odebrało też życie z kompulsami, że ja nie umiałam się cieszyć takimi rzeczami, nie umiałam korzystać z wakacji, bo mój mózg ciągle, ciągle przechodził od obiadania się do dietowania. A tak jak wspomniałam, to dietowanie to było jakieś, nie wiem, 80% mojego czasu. A teraz e, ja sobie wyjeżdżam, przed wyjazdem googluję, co by można było zjeść. E, tutaj w Stanach rzeczywistość ma się troszeczkę inaczej. Jedzenie nie jest tak zróżnicowane. I szczerze Wam powiem, że e, trochę mi się już odechciało e, po tylu latach próbować kolejnych burgerów i, i frytek, i. Jakichś ciężkich sosów. To na początku miało swój czar, a teraz już nie. Więc troszeczkę mi to wszystko zbrzydło, ale i tak za każdym razem, jak gdzieś jedziemy, to zawsze znajdzie się coś, co jest ciekawe. Jak pojedziemy sobie trochę w zwyż Nowego Jorku, upstate New York, tak zwany. No to nagle pojawia się mnóstwo syropu klonowego, czy jakieś powidła z tamtejszych borówek, czy jagód. To są takie bardzo zielone, wiecie, rejony. No i przez to jest bardzo dużo fajnych przetworów. I kiedyś, totalnie nie. Jakby serio, syrop klonowy, dodatkowe kalorie i tak dalej. Teraz ja googluję, ekscytuję się, robię listę. Już się nie mogę doczekać, kiedy my pojedziemy w te miejsca, które ja sobie zaznaczyłam. I nawet jeżeli sprawdzam, co jest w menu, bo ja to dalej robię, to to nie jest z pozycji lęku, czy tam cokolwiek dla mnie będzie, tylko bardziej z pozycji właśnie ciekawości, na co ja mam tam ochotę. Czy to będzie jakiś gofr z z właśnie powidłami borówkowymi. Czy to będzie jakiś pancake z syropem klonowym i bitą śmietaną? To jest właśnie to, że co mówiłam Wam w odcinku o liczeniu kalorii, że tak naprawdę każde zachowanie może być zdrowe albo niezdrowe, bardziej chodzi o intencję, która za tym wszystkim stoi. Więc pierwszy punkt to jest odzyskanie ciekawości, odzyskanie wolności, odzyskanie życia towarzyskiego i tej wolności w podróżowaniu. Gdzieś tu się już to przewinęło, ale drugim punktem jest poznanie siebie, zaufanie sobie. No Do mnie myślę, że zaburzenia odżywiania, kompulsywne objadanie się przyszło, dlatego że ja potrzebowałam bardzo, bardzo walidacji innych. Dla mnie bycie... Chudą, już w pewnym momencie to nie była szczupłość, to już była chudość. Taka, powiedziałabym, no na granicy zdrowia i, i tracenia tego zdrowia. A to wszystko było dla mnie sposobem na uzyskanie aprobaty innych, bo jak ja słyszałam, że świetnie wyglądasz, albo po prostu, nawet tego nie słyszałam, ale wiedziałam, że to jest coś, czego ludzie od ciebie oczekują, że kultura diet. Wmawia nam, że jeżeli my będziemy chude, jeżeli będziemy piękne, no to, no to będziemy miały większe powodzenie, będziemy bardziej pewne siebie. No i ja tego chciałam. Ja chciałam koniec końców tego, żeby inni mnie akceptowali, żebym, żeby nie mieli się do czego przyczepić. Yy, tak jak Wam wspomniałam, w szkole muzycznej trochę też tak to wyglądało. Grałaś dobrze albo grałaś źle. Jak grałaś dobrze, no to byłaś gwiazdą szkoły, wszyscy z Tobą chcieli rozmawiać w uproszczeniu no bo z drugiej strony jak grałaś źle no to nie było tak, że nikt do mnie nie mówił. Ja jednak miałam przyjaciół i to bardzo zwartą grupę tych przyjaciół. Natomiast pojawiały się takie komentarze od innych profesorów, trochę patrzenie z góry i ja w tym trwałam przez 12 lat. Więc dla mnie zadanie było proste. Musisz zrobić wszystko, żeby ludzie ciebie akceptowali, żeby ludzie ciebie lubili. No, a to wszystko wtedy sprowadziło się u mnie do trzymania linii i absolutny paraliżujący lęk, że ja to mogę stracić, że ja mogę przytyć i wrócić do punktu zero, który właśnie kojarzył mi się z tymi wszystkimi, tutaj w cudzysłowie, bardzo dużym porażkami. A pozbywając się kompulsywnego wiadania, ja zrozumiałam, po co ja to robiłam. I zrozumiałam, że to był tylko wtedy środek do, do poczucia się ze sobą lepiej. Oczywiście to nie zadziałało, no ale w tamtym momencie to było jedyne, co mi przyszło do głowy, i pewnie najlepsze, co mi przyszło do głowy. No bo gdybym wiedziała inne sposoby, gdybym um, dopuszczała jakiś inny, wiecie, pomysł na to, jak, to, jak tą aprobatę sobie ym, zyskać, a nawet już nie chodzi tutaj o aprobatę, tylko właśnie koniec końców chodziło o poczucie pewności siebie, o poczucie własnej wartości. Więc gdybym ja wiedziała jak to inaczej zrobić, bardziej adaptacyjnie, bardziej zdrowiej, no to zrobiłabym to w taki sposób, ale wtedy nie wiedziałam. Natomiast właśnie proces zdrowienia pokazał mi o co mi tak naprawdę chodziło, że tak naprawdę chodziło o to, że ja nie czułam się wartościowa, że ja się czułam beznadziejna, że ja się czułam bezwartościowa. I nad tym trzeba było popracować. I słuchajcie, proces zdrowienia, proces wychodzenia z kompulsywnego obydania się bardzo, bardzo odkrył te wszystkie lęki, te wszystkie niepewności, te wszystkie przekonania. I to było przerażające, bo ja miałam dosłownie taki moment, w którym nie wiedziałam, kim jestem. Serio, to było tak, że ja się budziłam i ja po prostu siebie nie rozpoznawałam. Nie wiedziałam, co myśleć, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. W którą stronę mam iść? Jakie są moje wartości? Jeżeli ja nie czuję swojej wartości, to jak tą wartość siebie budować? Totalnie taka, wiecie, czysta kartka. Jak, 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 jakbym się urodziła na nowo, jakbym miała białą stronę, na, na której z jednej strony nie jest zapisane nic mojego, a z drugiej strony jest zapisane mnóstwo rzeczy, które gdzieś tam mi się wpoiło. I ja nie wiedziałam, w którą stronę iść. I powolutku, powolutku rozumia, zaczynałam rozumieć te wszystkie lęki i sobie z nimi pracować. I to doprowadziło mnie do sytuacji, w której jestem dzisiaj, w której ja sobie ufam. Ja kiedyś totalnie sobie nie ufałam. Dla mnie to, co było powiedziane, przez innych, nawet to nie musiał być żaden autorytet. Ja przyjmowałam wszystko, co mówili wszyscy inni, dlatego, że jeżeli moim przekonaniem było to, że ja jestem bezwartościowa i głupia, no to przecież wszyscy inni byli ode mnie mądrzejsi i bardziej wartościowi. Więc, skoro oni są mądrzejsi i bardziej wartościowi, no to, no to kogo ja się będę słuchać? Ich czy siebie? W którą totalnie nie, nie wierzyłam. Więc ja brałam wszystko do siebie. Wszystko. Kto coś powiedział, no to to już stawało się moim przekonaniem. Kto powiedział coś na mój temat, no to ja już przyjmowałam, chłonęłam wszystko jak gąbka. A dzisiaj jestem otwarta na feedback, jestem otwarta na opinie ludzi, którzy się dla mnie liczą. To jest też wielka zmiana, że ja się już wszystkich nie słucham. Ja sobie wybrałam osoby, którym ufam. Osoby, które wiem, że chcą dla mnie dobrze, osoby, które wiem, że są wspierające i kierują się moim dobrem. I nawet jeżeli te osoby mówią coś, co jest dla mnie ciężkie, to wiem, że jest to dla mnie też ważne że jest to dla mnie jakiś feedback, który ja powinnam rozpatrzeć. Ale przede wszystkim, ja ufam sobie i ufam swoim odczuciom. To jest coś, czego ja kiedyś totalnie nie miałam. Bardzo dużo sytuacji było takich, że ja czułam podskórnie to jest właśnie ta nasza intuicja że to nie jest dla mnie dobre, że ja robię coś wbrew sobie, że ja. Jeśli czujesz, że jesteś gotowa na odzyskanie swojego życia bez obiadania się, że już nie chcesz słuchać kolejnej osoby, której się udało, chcesz, żeby udało się Tobie, to zapraszam Cię na mój najnowszy kurs Zacznij życie bez obiadania. Link znajdziesz w opisie tego odcinka i mam nadzieję, że tam się też zobaczymy, żebyś zaczęła żyć pełną parą. Łamię siebie po to, żeby właśnie przypodobać się innym. No bo skoro ich opinia była ważniejsza, no to ja byłam people pleaserem na 100%. Moje potrzeby się nie liczyły, dlatego że tak zostałam wychowana, tak? No innych potrzeby po prostu są ważniejsze. A dzisiaj ja sobie totalnie ufam. Nawet jeżeli coś brzmi bardzo przekonywująco i wszyscy mi mówią, że powinnam tak zrobić, to z jednej strony ja biorę właśnie opinię tych ważnych osób sobie do serca i mogę się zdecydować na jakiś krok, który nie do końca czuję, ale zawsze, zawsze, naprawdę zawsze wsłuchuję się w to, co mi mówi intuicja, to, co ja czuję. Bo jeżeli ja czuję, że coś jest tutaj nie tak, że, że głowa walczy bardziej, z sercem, i to głowa podpowiada mi jakieś rzeczy, żeby się przekonać, ale serce nie chce się przekonać. To ja sobie ufam. I uwierzcie mi, że wiele razy w różnych sytuacjach, i to naprawdę poważnych, bo ostatnio zdarzyło mi się parę sytuacji e, też zdrowotnych, w których musiałam podjąć parę decyzji, które właśnie były ciężkie i które szły w kontrze do tego, nawet co mi mówili lekarze. Ja pierwszy raz w życiu poczułam tak intensywnie yy, siłę do powiedzenia nie powiedzenia nie lekarzowi, który no, myślę, że wszyscy się zgodzimy, że lekarze jacy by nie byli, mają jakiś tam większy autorytet. Więc to jest coś, co jest dla mnie niesamowite. Że ja jestem dla siebie no, tą przysłowiową przyjaciółką. Ale to nawet nie czuć jak przyjaciółka, to po prostu czuć tak, jakbym była dla siebie taką kotwicą, która umie się ugruntować, wsłuchać się w siebie i podjąć decyzję zgodną z tym, co się dzieje w środku. A to się wiąże z tym, że ja wyznaczyłam swoje wartości, wyznaczyłam swoje cele i ja wiem, jak podejmować te decyzje, i że jeżeli coś jest niezgodne z moją wartością, no to ja prawdopodobnie po prostu się na to nie zgodzę. Co mi to też dało? No właśnie to, że nie bazuję na opinii wszystkich. Nie próbuję się dostosować do wszystkich, bo zrozumiałam, że ja dla wszystkich nie jestem, że niektóre osoby po prostu nie będą mnie lubić, tak jak ja niektórych nie lubię, i to już mi nie przeszkadza. A kiedyś bardzo. I dochodziło do sytuacji, w których ja znowu robiłam jakieś rzeczy, które totalnie nie były moje, które totalnie nie były, no nie spodziewałybyście się, co ja potrafiłam robić. I dzisiaj już w tą stronę nie idę, bo ja chcę być sobą i nie chcę być dla wszystkich. Nie chcę być tą przysłowiową zupą pomidorową, która prawie każdemu, nawet zupa pomidorowa prawie każdemu smakuje, ale to jest zawsze to prawie. Ja chcę być po prostu taka, jaka, jaka jestem, bo zobaczcie, jaki to jest też dar dla innych, kiedy wy pokazujecie prawdziwą siebie, kiedy nie udajecie, kiedy się nie naginacie. Dajecie największy prezent dla drugiej osoby, bo ona wie, jakie wy jesteście naprawdę. Wy dajecie autentyczność, o której nie ma mowy, jeżeli no, wasza wartość siebie opiera się na opinii innych na temat was dlatego że w taki sposób zawsze będziecie robić to co inni od was oczekują no i to zawsze będzie ważniejsze także ten drugi punkt jest dla mnie niesamowicie ważny bardzo ważny to jest coś co właśnie zmieniło moje życie ale tak o 180 stopni chociaż mam wrażenie że wszystkie te punkty które dzisiaj omówię w jakiś sposób to to życie zmieniły, natomiast ten drugi punkt to był taki life changer. Trzecim punktem jest to, że ja odzyskałam prawdziwą kontrolę przy jedzeniu. Bo ja kiedyś myślałam, że kontrolą przy jedzeniu jest to, że ja sobie wyznaczam jakiś plan jem według tego planu. Trzymam się tego planu. Oczywiście tym planem zazwyczaj była dieta redukcyjna, nastawiona na małe porcje, małe ilości jedzenia, no i odbierałam kompulsy, napady, epizody, jakkolwiek tego nie nazwiecie, jako brak tej kontroli. No ale zastanówmy się. Yy, nie wiem, taki przykład pieszy z brzegu. Czy w państwie totalitarnym, w którym wszystko jest od deski do deski, obywatele zachowują się najlepiej jak mogą, wszystko jest czyste, wszystko jest bezpieczne. Czy w takim państwie obywatele naprawdę mają kontrolę? No nie. Tak naprawdę kontrolę ma ten który tą kontrolę na nich narzucił. I wszystko może działać. Natomiast jest jedna osoba, która trzyma to wszystko w ryzach. Ja po prostu mam takie wyobrażenie, jakby dosłownie ktoś trzymał tych obywatelów, wiecie, za twarz w takim bardzo nieprzyjemnym ścisku. I czymś takim jest dieta. Czymś takim jest dietowanie w momencie, kiedy. Wy zmagacie się z kompulsywnym objadaniem się. I jest to właśnie o tyle niebezpieczne, że to nam daje taką iluzję kontroli. Ale tak naprawdę to nie jest kontrola, bo ta kontrola nie wynika od Ciebie. Z kontrolą też nie, nie ma nic złego. Ja też mam jakąś kontrolę teraz, właśnie. Nad jedzeniem też mam jakieś wskazówki, jakieś zasady, którymi się kieruję. Natomiast właśnie znowu cofamy się do tej intencji, która przed kontrolą musi nastąpić. Czyli, no, będąc na diecie, kontrolę przejmowało jedzenie. Chociaż ja wtedy tego totalnie nie widziałam, to jedzenie i kultura diet dyktowały mi zasady, którymi ja się kierowałam. Ja nie miałam tak naprawdę żadnej kontroli nad tym, co zjem, a, a czego nie zjem, bo ja się kierowałam planami, bo ja się kierowałam tym, co ma mniej kalorii, tym, co bardziej mnie napcha, czytaj jedzenie całej główki kalafiora. Ja się kierowałam tymi pobudkami i to nie zależało ode mnie. To były narzucane zasady, tak jak w państwie totalitarnym, tak jak w totalitaryzmie. A prawdziwa kontrola jest wtedy, kiedy to ty decydujesz, kiedy ty masz wolność decydowania, i w tej wolności znajdujesz wskazówki, zasady, którymi ty chcesz się um, kierować. I to jest coś, co ja mam teraz. Z jednej strony mam wskazówki żywieniowe, którymi się kieruję. Na przykład to, że codziennie mogę sobie zjeść słodycz, jakiś deser. Ja mam na to przyzwolenie, dałam sobie na to przyzwolenie już bardzo dawno temu. I mogę to wykorzystać, a mogę też tego nie wykorzystać. I to zależy właśnie od tego, jak ja się czuję. I to jest prawdziwa kontrola. Albo kontrola, prawdziwa kontrola jest wtedy, kiedy ty jesz posiłek i świadomie decydujesz, że przestajesz go jeść, dlatego że już jesteś najedzona. Albo. W momencie, kiedy ty świadomie podejmujesz decyzję, że jesteś już najedzona, ale ten deser jest tak pyszny, że ty po prostu sobie na niego pozwalasz, i to jest twoja decyzja. To jest właśnie prawdziwa kontrola, kiedy ty decydujesz i bierzesz odpowiedzialność za swoje decyzje. To jest trochę tak, jakbyś jechała autem, i wiesz, jak, na, jak uczysz się na początku, to masz wrażenie, że to auto. Kieruje tobą. To jest właśnie ta sytuacja, kiedy jesteś na diecie i jakby z jednej strony trzymasz tą kierownicę i, i coś tam naciskasz, jakieś pytały, więc no powiedzmy, że tą iluzję kontroli masz, ale z drugiej strony masz wrażenie, że to auto w ogóle sobie jedzie, jak chce i jakby się coś wydarzyło, czytaj, właśnie na przykład napad, to totalnie nie wiesz, jak reagować. Jakby był jakiś wypadek na drodze, to totalnie nie wiesz, jak reagować, oprócz tego, że wciskasz hamulec. Czyli tutaj właśnie mógłby się zdarzyć kolejny napad, nie? A prawdziwa kontrola jest wtedy, kiedy ty wiesz, po co masz nogę na hamulcu, wiesz, kiedy tego hamulca użyć, kiedy nie, kiedy wciśnąć sprzęgło i z jaką częstotliwością czy z jaką siłą wciskać to sprzęgło. I ty o tym decydujesz. I ja mam wrażenie, a nawet nie mam wrażenia, tylko, tylko jestem. Przekonana, że dzisiaj tak to u mnie działa, że ja jestem w stanie się znaleźć w każdej sytuacji. W każdej sytuacji towarzyskiej, w każdej sytuacji takiej domowej, kiedy na przykład nie mam jedzenia, kiedy na przykład zdarzyło mi się zjeść częściej niż sobie założyłam, albo mam super wielką przerwę, bo się czymś zajęłam i ja wiem, że ja już nie spanikuję. Że nawet jeżeli ta przerwa to jest 6 godzin i jestem na maksa głodna, to nawet jeżeli przeszłoby do przejedzenia, to ja mam tutaj kontrolę i umiem sobie w tej sytuacji po pomóc. Po prostu umiem sobie przetłumaczyć, że okej, okay, zjadłam więcej, no dlatego że doprowadziłam się do super głodu. Następnym razem tak nie postąpię. Ale jestem w stanie decydować i to decydować zgodnie z moimi wartościami, z moimi zasadami. I to jest prawdziwa kontrola. Prawdziwa kontrola, którą ja czuję na co dzień. I nie wyobrażam sobie już teraz e, takiej sytuacji, żeby mogło dojść e, do sytuacji odwrotnej, nie? że ja tą kontrolę tracę. Po prostu nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Tak samo jak kiedyś nie byłam sobie w stanie wyobrazić. Że taką kontrolę można mieć, taką prawdziwą kontrolę. Więc to jest kolejny przykład na to, że jeżeli hmm, próbujesz czegoś nowego wystarczająco długo, to w końcu te sposoby przychodzą i one stają się naturalne. Ten dyskomfort zmiany, dyskomfort procesu zdrowienia nie będzie trwał wiecznie. I w końcu dojdziesz do tego momentu, że to, co dla mnie dzisiaj jest naturalne, będzie naturalne dla ciebie. Może dzisiaj możesz w to nie do końca dowierzać I nie do końca możesz sobie umieć to nawet wyobrazić. A czwartym punktem, który też jest dla mnie mega ważny, to jest odzyskanie przestrzeni w głowie. Nieraz Wam mówiłam tutaj, że ja tą przestrzeń w głowie odczuwam dosłownie tak, jakbym miała no właśnie, przestrzeń po prostu jakby ta głowa była zbudowana z jakichś takich, wiecie, szufladek, i między tymi szufladkami było dużo przestrzeni na. Różne rzeczy, których ja jeszcze nie wiem, na różne rzeczy, których ja jeszcze nie znam, na różne opinie, które się kłócą z moimi opiniami, ale ja jestem w stanie trochę podebatować, czasem się nie zgodzić, czasem może się przekonać. To jest taka przestrzeń no właśnie, to jest taka przestrzeń, która za każdym razem, jak o niej myślę, to, to mi się tak chce odetchnąć z ulgą, bo to jest coś, czego nie miałam. Ja kiedyś byłam sfokusowana tylko na jedzeniu. Ciągle o tym jedzeniu myślałam. Kiedy ja zjem, co zjem, jak zjem, z kim zjem, co zrobię, jak się przejem, co zrobię teraz, jak już się przejadłam, co zrobię jutro. I w takim trybie nic innego nie było dla mnie ważne. Ja jakoś funkcjonowałam. Coś tam rozmawiałam z ludźmi, coś tam, wiecie, no, no jakby utrzymywałam jakieś rozmowy, ale zawsze z tyłu głowy była ta myśl o jedzeniu. Ja bardzo często się wyłączałam. Bardzo często. Po prostu jednym uchem słuchałam, drugim uchem to wypuszczałam, coś tam mówiłam, czasem to było totalnie bez sensu, łapałam się na tym, że się wyłączałam, i przez to też cierpiały moje relacje, bo ludzie w końcu. No, zauważali, że ja, oni mówią mi coś ważnego, a ja po prostu nie byłam w stanie się na tym skupić, i wychodziło na to, że ja ich olewam. A że nie mówiłam o swoich trudnościach na głos, no to, no to nie umiałam zbić tego zarzutu tym, że wcale ich nie olewam, tylko że po prostu mam pewne trudności. No więc cierpiały na tym moje relacje. Ja cierpiałam na tym przede wszystkim też ja, bo ja. Jestem osobą ciekawą, jestem osobą, która chce się dowiadywać, a już najlepiej jak ktoś mi o tym opowie z pierwszej ręki. Natomiast właśnie wtedy nie było miejsca na coś takiego, a dzisiaj ja dzisiaj jestem w stanie porozmawiać na tematy, które są dla mnie totalnie nowe, przez to, że zaczęłam sobie ufać i też wykształciłam w sobie takie przekonanie, że ja się mogę mylić że ja mogę wszystkiego nie wiedzieć, że nie muszę być Alfą i Omegą, że nie muszę wiedzieć wszystkiego na temat wszystkiego, no to teraz dużo łatwiej mi się otworzyć na rozmowy, podczas których też otwarcie mówię, że ej, nie słyszałam o tym, nawet jeżeli to jest jakieś super znane i super słyszane, opowiedziałabyś mi na ten temat i ja jestem w stanie się otworzyć na taką rozmowę, wysłuchać co mi druga osoba chce powiedzieć i Uczyć się, a uczenie się to jest jedna z najwyższych wartości w moim życiu. Ja kiedyś, no właśnie, nie umiałam się uczyć, bo nie było na to przestrzeni. Nie było tej przestrzeni w mózgu na, na to, żeby zapoznać się z czymś innym, z czymś nowym. Nie było na to miejsca, bo wszystko było wypchane jedzeniem. A dzisiaj ja jestem, naprawdę, słuchajcie, aż mi się. Ciepło robi na sercu, jak ja sobie pomyślę o rozmowach, które jestem w stanie teraz przeprowadzić, o tym, jak z łatwością przychodzi mi powiedzenie właśnie tego, że nie znam się na tym, nie słyszałam ale opowiedz mi, bo jestem ciekawa, z jaką łatwością reaguję na to, co mi się mówi. Czasem dalej mam problem, jeżeli jest mi powiedziane coś, co jest bardzo, bardzo daleko od moich wartości, ale staram się rozumieć też takie osoby, staram się zrozumieć, że jesteśmy inni. I staram się pogłębiać takie rozmowy, i z wielką radością odkrywam, że jakaś rozmowa wciągnęła mnie na godziny, i ja w ciągu tych godzin totalnie nie myślałam o jedzeniu, że ja wręcz budzę się z tej rozmowy, i nagle odkrywam, że o kurde, już tyle czasu minęło, chyba jestem trochę głodna, więc ten głód, to jedzenie staje się jakąś zupełnie naturalną i poboczną kwestią. Ja mam wrażenie, że mi się mózg bardzo otworzył. Zresztą to też nie jest dziwne, dlatego że niedożywione ciało to niedożywiony mózg. Na pewno słyszałyście o takich badaniach z Minnesota, gdzie żołnierze bodajże się przegłodziło. Oni byli na takiej bardzo niskokalorycznej diecie i od razu im się włączyły myśli na temat jedzenia kolekcjonowanie przepisów, fantazjowanie o tym jedzeniu, dlatego że jest to naturalne. Jedzenie jest nam potrzebne do przeżycia. Jeżeli go nie ma, no to nasz organizm robi wszystko, żeby jakoś się w tej sytuacji poratować. Więc zapamiętajcie sobie, niedożywione ciało, niskie kalorie, mało posiłków, niezbilansowane posiłki to niedożywiona głowa, a niedożywiona głowa to no, to y, sabotujące myśli, automatyczne myśli na temat jedzenia, właśnie fantazjowanie na temat jedzenia, fantazjowanie na temat zdrowego trybu życia, tutaj w, du w dużym znowu cudzysłowiu. Y, więc jeżeli ja odżywiłam swoje ciało, to odżywiła się też moja głowa, i to jest coś, co też pomogło mi odkryć siebie, odkryć to, że ja. W swoich zaburzeniach wcale nie byłam prawdziwą sobą, że to była po prostu jakaś wersja mnie, która była opanowana kompulsywnym obiadaniem się. Przez to, że ja odrzuciłam to kompulsywne obiadanie, wyszłam z tego kompulsywnego obiadania się, odkryłam prawdziwą siebie, więc ma to wszystko sens i wszystko się tutaj łączy. Mi się otworzyła nagle ciekawość na próbowanie nowych rzeczy, bo jeżeli ja mam, jeżeli ja mam nową przestrzeń, no to jestem ciekawa różnych rzeczy, których jeszcze nie wiem. Jestem ciekawa rzeczy, których jeszcze nie znam. Tutaj właśnie włączają się nowe pasje, nowe zainteresowania. Ostatnio, słuchajcie, kto by pomyślał, poszłam na korty tenisowe, bo był US Open. Nigdy w życiu nie widziałam nikogo, kto gra w tenisa. Nigdy w życiu nie widziałam żadnego tenisa w telewizji. Totalnie mnie to nie interesowało, powiem wręcz. Więcej, że dwa lata wstecz Shabi, mój mąż, chodził sobie na korty US Open i chciał, żebym z nim poszła, a ja byłam tym totalnie niezainteresowana. W tym roku poszłam i się zakochałam. Po prostu całe US Open, no może nie każdy mecz, ale jakieś takie ważniejsze dla mnie, oglądałam z zapartym tchem. Naprawdę bardzo się emocjonowałam, trzymałam kciuki, denerwowałam się. I ostatnio, jak był finał, to słuchajcie, zrobiło mi się realnie smutno i przykro, że to już koniec. Nawet powiedziałam Szabiemu, że Jezu, co my teraz będziemy oglądać? I to jest właśnie to, że naprawdę w Waszym życiu i w Waszym świecie jest milion rzeczy, których jeszcze nie, sp nie spróbowałyście milion rzeczy, które mają potencjał na to, żeby Wam. Otworzyć horyzonty, żeby sprawić, że wasze życie będzie pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące, bardziej ekscytujące. Ale nie otworzymy się na to, jeżeli cała nasza głowa jest zaprzęgnięta do myślenia na temat jedzenia. To się stanie tylko wtedy, kiedy odzyskacie tą przestrzeń. I to są takie cztery punkty, z którymi ja was dzisiaj zostawiam. Czyli Przede wszystkim zdolność nawiązywania głębokich relacji, podróżowania, poznanie siebie, odsłonięcie swoich lęków i zajęcie się tymi lękami, zajęcie się um, definiowaniem siebie na nowo, ale już z tej pozycji bardziej adaptacyjnej, zaufanie sobie, um, odzyskanie prawdziwej kontroli przy jedzeniu i odzyskanie tej przestrzeni w głowie. To są rzeczy, które zmieniły moje życie. To są rzeczy, które dzisiaj sprawiają, że ja. Z, Całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że zdarzają się cięższe momenty, ale ja już wiem, kim ja jestem. Ja już wiem, do czego dążę. Wiem, jakie są moje wartości, i umiem w to wszystko wpisać, odżywianie się, odżywianie się, którego bazą wcale nie jest mniej odżywcze jedzenie, którego bazą wcale nie jest niezdrowy tryb jedzenia, w którym wcale nie ma tak, że ja. Ciągle jem tylko słodycze, wręcz przeciwnie. Ja teraz moją bazą jest odżywcze jedzenie, ale w tej bazie też jest czynnik satysfakcji, też jest czynnik tego, że ja chcę zaspokajać swoją głowę. Więc no, ten tryb mojego odżywiania się totalnie się zmienił totalnie się zmienił i słuchajcie wy też to wszystko możecie mieć. Zapraszam was bardzo serdecznie na swój kurs. Zacznij życie bez owiadania się do tego, że zawarłam tam wszystkie narzędzia, które mi pomogły, które pomagają moim podopiecznym. Narzędzia dzięki którym Zmienicie swoje przekonania, dzięki którym odkryjecie siebie na nowo, odkryjecie swoją wartość siebie, odkryjecie swoje wartości, będziecie umiały sprecyzować swoje cele, będziecie umiały w ogóle zwizualizować sobie to życie bez obiadania się, ale to są też takie stricte narzędzia, które pomogą Wam jeść w cudzysłowie normalnie, sprecyzować, co to jest dla Was jedzenie normalnie. To są narzędzia, które sprawią, że nie będziecie miały już żadnych zakazanych produktów, że będziecie umiały jeść wszystko bez poczucia lęku, bez poczucia winy. Z, zaopiekujemy się też jedzeniem emocjonalnym. Przeprowadzę Was też przez to, co robić, jak nawroty wracają, co robić przed epizodami, jak zachowywać się po epizodach wesprę Was też energetycznie zajmujemy się czakrami, które są odpowiedzialne za to, że, że mogą się pojawić zaburzenia odżywiania, także jest to kurs, który z ręką na sercu mogę Wam polecić dlatego, że ja 7 lat temu, teraz to już 10 bardzo bym chciała mieć i mówię to nie dlatego, że jestem nieskromna, tylko wiem po prostu ile pracy w to włożyłam wiem Ile tam jest wartości, i nie boję się o tym mówić. Naprawdę, nie boję się o tym mówić i nie będę przesadnie skromna. Po prostu to jest dla mnie stwierdzenie faktów, które chcę Wam przekazać. Jest to kurs, który naprawdę będzie pomagać. Więc jeżeli nie chcecie dalej żyć z kompulsywnym objadaniem się, jeżeli chcecie odzyskać swoje życie bez kompulsywnego objadania się, to serdecznie Was zapraszam. Czy to wszystko zadziała? Nie wiem. Ale Wy też się nie dowiecie, dopóki nie spróbujecie. Jeżeli to słyszysz, to znaczy, że wysłuchałaś tego odcinka, za co bardzo serdecznie Ci dziękuję i mam nadzieję, że postawiłaś kolejny, a może swój pierwszy krok ku odzyskaniu swojej wolności żywieniowej. Jeżeli szukasz jeszcze więcej wsparcia, to zapraszam Cię na mojego Instagrama Vitalna. Wysyłam mnóstwo energii i słyszymy się za tydzień.